Dzisiaj w sposób taki symboliczny otworzyliśmy punkt rekrutacyjny Politechniki Opolskiej na rok akademicki 14-15. Od dnia dzisiejszego będą tutaj się odbywały dyżury przedstawicieli komisji rekrutacyjnych poszczególnych wydziałów. Na tych spotkaniach tutaj z potencjalnymi kandydatami można omówić i zarówno sprawy merytoryczne związane z wyborem określonego kierunku studiów, jak również wyjaśnić wszystkie kwestie organizacyjne. Rekrutacja w tym roku, no podobnie jak w minionym roku, właśnie jest przeprowadzona w taki sposób właśnie wieloetapowy. Ta pierwsza część rejestracji elektronicznej już się rozpoczęła 1 czerwca. No teraz wchodzimy w etap takich bezpośrednich kontaktów z potencjalnym kandydatem. 15 zakończy się rejestracja elektroniczna i od 16 będą przyjmowane wszelkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym. Natomiast ta oferta tegoroczna obejmuje 23 kierunki studiów na studiach stacjonarnych, 21 kierunków na studiach niestacjonarnych. Mamy przygotowane dla młodzieży ponad 5000 miejsc, ale myślę tutaj globalnie, zarówno w studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. W tej chwili nasza tutaj szczególnie uwaga dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i te terminy, które tutaj przed chwileczką wymieniłam, właśnie dotyczą studentów stacjonarnych i tego pierwszego naboru. Jeśli będzie potrzeba, to ogłosimy drugi nabór w terminach sierpniowo-wrześniowych. Natomiast w minionym roku, w tym pierwszym naborze, zamknęliśmy rekrutację na kierunek architektura i urbanistyka i fizjoterapia. Mam nadzieję, że w tym roku liczba kandydatów również na inne kierunki studiów będzie na tyle duża, że nabór będzie można zamknąć w lipcu. No jeśli nie, to zapraszam w sierpniu i we wrześniu na ogłoszone drugie nabory na tych poszczególnych kierunkach studiów. Liczy się Politechnika.